Dobra, 3, 2, 1, start. Cześć, tu ja Pajtek, a w dzisiejszym wideo się przeniesiemy do roku 2007, a mianowicie robię recenzję. To źle brzmi. Witajcie, tu ja Pajtek i w tym wideo się przeniesiemy do 2007 roku, bo chcę wam przedstawić grę o nazwie World of Goo. Kiedyś hit, a dzisiaj mało kto tak naprawdę pewnie o niej pamięta. Lecz moim zdaniem jest tak samo grywalna jak wtedy. Zobaczmy. Dobrze, a więc już według tradycji przeczytajmy opis gry. World of Goo to wielokrotnie nagradzana... Jak to przetłumaczyć? Brak scenariusza boli. W ogóle na stronie gry jeszcze jest napisane 5. rocznica, no cóż, trochę czasu minęło. World of Goo to wielokrotnie nagradzana gra logiczna bazowana na fizyce i budowaniu, stworzona bezpośrednio przez dwie osoby. No nieźle. Gra wyszła na Windows, Maca, Linuxa, a także na Androida. Wersja na Androida gra została spolszczona, niestety na komputery tego nie ma, gra jest jedynie w języku angielskim. Tyle z teorii, teraz w praktyce. World of Goo, świat glutów. Jakkolwiek tego nie kojarzyć, to jest właśnie gra o glutach. Naszym celem w tej grze jest ułożenie wieży z glutów. Za dużo razy mówię wyraz glutów. Wieża ta musi dosięgnąć rury, przez którą to tytułowe gluty są zasysane. Lecz to nie wszystko, bo na drodze możemy spotkać nie tylko jeden, ale wiele typów glutów. To nie brzmi zbytnio ekscytująco, ale naprawdę ta gra jest dobra, no. Tematyka jest świetna, nie mówię tego szczerze. Po prostu, no, gluty. Ta gra jest o glutach. Robimy mosty z glutów. To brzmi tak absurdalnie, a gra jest tak świetnie zrobiona, no. Pomyślcie sobie, siedzicie sobie z jakimś kolegą w domu i nagle tak mówisz: ej, a co by jakby tak zrobić samemu grę? On się pyta: no, grę? Ale o czym? A on akurat w tym momencie dostaje olśnienia. Zrobimy grę, która będzie mówiła o historii glutów. Bo czemu nie? I jak postanowili, tak zrobili. No ale i tak porównajecie sobie grę o glutach do na przykład, nie wiem, symulatora strzyżenia trawnika, bo to już jest naprawdę... To nie mój poziom. Dobra, trochę o oprawie audiowizualnej. Gra jest ładna i naprawdę dobrze działa na starych komputerach, bo to jest gra z roku 2008, sorry, wcześniej powiedziałem 2007, ale to jest gra z roku 2008, a więc czego się spodziewacie? Jakichś wymagań Intel... Chciałem powiedzieć Intel Pentium. Super, no właśnie. No właśnie, ta gra wymaga Intel Pentium. Ej, naprawdę, ja to powiedziałem z pamięci. Patrz teraz na swoje producenta, rzeczywiście jest napisane Intel Pentium. Ej. Nie wiem, czy jestem w zasięcie recenzji tego napisanej? Znajdę to, znajdę. World of Goo to gra logiczno-zręcznościowa, wyprodukowana i wydana przez dwuosobową ekipę deweloperską Studia 2D Boy. Gdzieś to słyszałem. Rozgrywka wygląda następująco. Krok pierwszy. Bierzesz gluta. Krok drugi. Przykładasz gluta. Krok trzeci. Przyklejasz gluta. Krok czwarty. Powtarzasz. Dobra, dobra, teraz na poważnie. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak można mówić poważnie o czymś takim. Celem w tej grze jest zbudowanie wieży z ograniczonej liczby tytułowych glutów i dotarcie do rury. Największymi przeszkodami do tego są wszechobecne prawa fizyki i grawitacja. Pajtek, ale grawitacja też jest prawem fizyki. Cicho tam. Drugą największą trudnością jest tutaj fakt, że nie dość, że musimy zbudować wieżę, to jeszcze kilka glutów musi zostać wessanych do rury. Plusem jest tutaj to, że ta rura nie jest tylko oskryptowaną grafiką, ona naprawdę zasysa jak odkurzacz. No dobra, jest oskryptowaną grafiką, ale wiecie, co mi chodziło, to jest stara decencja. World of Goo zostało wielokrotnie nominowane do różnych nagród, m.in. za najoryginalniejszą grę samodzielną 2008 roku. Aha, tyle napisałem. Dobra, czyli dalej wymyślam. W świecie glutów występują różne typy kulek. Standardowe, klejące się, balonowe, a także wiele innych. Wszystkie te kulki w różnym stopniu różnią się swoimi właściwościami. Te balonowe się unoszą, te kleiste można odklejać. W sumie wszystkie gluty są kleiste, ale to już nieważne. Są jeszcze gluty, które są tak naprawdę wodą, w sensie nawet mają dźwięk, tak jakby się przelewały. Na początku gry wita nas prosty tutorial. Później jest tylko trudniej. Przejście całej gry zajmuje, według serwisu Miasto Gier, średnia długość przechodzenia tej gry to 8 godzin. Polecam każdemu, kto lubi gry wyzywające, lecz jednak bez przesady. No, porównując do Celest, ta gra jest prosta i po prostu casualowa, ale bezpośrednio taka zbytnio nie jest
Zapewne o wielu rzeczach zapomniałem, ale powiem wam po prostu, że polecam tę grę i następnym razem zrobię scenariusz, naprawdę, bo to jest złe, robienie filmów bez scenariusza jest złe. Oto całe World of Goo. Żegnam się z wami, Pajtek. Cześć. Następny raz zrobię recenzję Minecrafta albo czego.